Na tym filmie pokażę, jak poprawnie od początku do końca należy przeprowadzić test T dla porównania dwóch średnich pochodzących z prób niezależnych. Cała analiza oczywiście zostanie wykonana w programie SPSS i pierwszym elementem, z którym musimy jakby umieć sobie poradzić, to jest określenie, czy mamy do czynienia z próbami niezależnymi, czy jednak z próbami zależnymi. Musimy też pamiętać, że taką analizę testem T można wykonać wyłącznie dla cechy ilościowej, tutaj przykładowo dla wieku lub dla wzrostu, ponieważ test T bazuje na wartościach średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych, a te właśnie statystyki opisowe można wygenerować wyłącznie dla cech mierzonych na skali ilościowej, czyli interwałowej lub też ilorazowej. Drugim założeniem dla wykonania tego testu, które musi być oczywiście spełnione, to jest fakt pochodzenia danych z tak zwanych prób niezależnych. Próbą niezależną nazwiemy zastosowanie pewnego podziału badanej cechy ilościowej według określonego kryterium. I jeżeli na przykład będziemy chcieli analizować wiek badanych z podziałem na płeć, to możemy powiedzieć, że wyniki wieku wśród kobiet to są wartości, które nie wpływają na wyniki wieku wśród mężczyzn. Inaczej możemy powiedzieć, że nie mają związku lub wpływu na uczestników, jedna grupa nie wpływa na wyniki drugiej grupy. Przykładem takim mogą być, kiedy porównujemy, czy studenci przyjmują jakiś lek, a druga grupa też studentów przyjmuje inne wyniki. Inne lekarstwo lub też efekt placebo może mieć miejsce, bo na przykład żadnego lekarstwa tutaj nie przyjmują. Czyli możemy w takim przypadku powiedzieć, że uczestnicy z jednej grupy na pewno nie wpływają na wyniki pomiaru dla drugiej grupy. Dlatego więc możemy mówić o próbach niezależnych. Jeżeli będziemy analizować na przykład wzrost wśród kobiet i mężczyzn oddzielnie, to można porównywać, czy średni wzrost mężczyzn to ten sam średni wzrost, co w badanej grupie kobiet. I wtedy musimy wyciągnąć wniosek, czy w związku z tym możemy mówić, że te dwie średnie, albo w ogóle pomiary jednej i drugiej grupy są od siebie niezależne. Dla przypomnienia wspomnę, że próbami zależnymi, czyli tymi, których tutaj oczywiście nie mamy, to są takie dwie grupy, gdzie te obserwacje są ze sobą w jakiś sposób na pewno związane. Najczęściej to jest sytuacja, kiedy badamy na przykład wiek tych samych osób w jakimś momencie czasu, a potem ten wiek oczywiście porównujemy w innym momencie czasu, czy na przykład wzrost osób. Dzieci analizujemy w jakimś momencie czasu i porównujemy do innego. Często test T dla prób zależnych jest wykorzystywany, kiedy badamy określoną grupę osób przed zastosowaniem jakiegoś czynnika, na przykład diety, czy też pewnego szkolenia, i dla tych samych osób patrzymy, jakie wyniki wyszły dokładnie tej samej cechy po zajściu określonego działania. A więc jeśli już na pewno umiem sobie potwierdzić, że mamy do czynienia z próbami niezależnymi, należy wykorzystać do porównania poziomu średniego w danej jednej podgrupie ten test, żeby sprawdzić, czy średnia w jednej podgrupie jest taka sama statystycznie jak w drugiej podgrupie. Pamiętajmy o tym, że po rozróżnieniu tych prób, czy to jest próba zależna, czy też próba niezależna jedna od drugiej, musimy spełnić w formie testów statystycznych dwa założenia dotyczące normalności rozkładu w jednej podgrupie i w drugiej podgrupie oraz homogeniczności wariancji w danych. Te dwa założenia musimy pamiętać, że one są weryfikowane w sposób po prostu już formalny poprzez określone testy statystyczne i zaczynając od tego dotyczącego rozkładu normalnego, musimy wejść analiza, opis statystyczny i tu wybrać opcję eksploracja. Jeżeli chcemy się zająć w tym momencie badaniem, czy wiek wśród kobiet przeciętnie to jest ten sam wiek, co w grupie mężczyzn, to należy tutaj wprowadzić to zmienną wiek, a tutaj wprowadzić zmienną grupującą, dla której
Będziemy wykonywać właśnie ten podział pełnej zbiorowości na dwie podpróby i przy zastosowaniu tego podziału określimy, czy oddzielnie wiek wśród kobiet i oddzielnie wiek wśród mężczyzn mają zgodność z rozkładem normalnym. Jeżeli wejdziemy tutaj w przycisk wykresy, zaznaczymy sobie, bo zazwyczaj on jest włączony tu histogram, i zaznaczymy wykresy normalności z testami, klikniemy następnie dalej, klikniemy tutaj OK, wygenerowane zostaną raporty. Na początek takie wstępne o ilości analizowanych danych, ile było w jednej kategorii i w drugiej kategorii według tego podziału. Tej cechy ilościowej, zastosowaniu tego podziału według kategorycznej, oczywiście zmiennej. Mamy jakieś właśnie tutaj te statystyki opisowe oddzielnie dla kobiet, podstawowe, oddzielnie dla mężczyzn, te, które powiedzmy mogą mieć jakieś większe znaczenie. Oczywiście skośność i kurtoza jako wstępne informacje dotyczące zgodności z rozkładem normalnym, a tu są przeprowadzone dwa testy statystyczne dotyczące zgodności z rozkładem normalnym. Pierwszym testem jest test Kolmogorowa-Smirnowa, ewentualnie z poprawką istotności Lilleforsa i test Shapiro-Wilka. Najlepiej jest wykorzystać test Shapiro-Wilka, bo on ma dobre wyniki, takie rzetelne, kiedy liczebność naszego badania jest mniejsza lub wynosi maksymalnie 50 czy też 100 obiektów. Jak od początku do końca przeprowadzać testy normalności rozkładu? Nagrałam oddzielne filmy tutaj na kanale na YouTubie. Jeżeli chcecie poznać taką analizę od początku do końca, to zapraszam do oglądania tamtego filmiku. Tutaj chciałam omówić w miarę skrótowy, taki wystarczającym stopniu, jak analizować wyniki testu Shapiro-Wilka. Jak w każdym teście normalności, najpierw zakładamy, że hipoteza zerowa zakłada, że oddzielnie w grupie kobiet i oddzielnie w grupie mężczyzn ten wiek badanego pochodzi z rozkładu normalnego, a w hipotezie alternatywnej zakładamy zaprzeczenie tej hipotezy zerowej, czyli że dana wielkość, czyli tu wiek badanego oddzielnie wśród kobiet i oddzielnie wśród mężczyzn, nie ma zgodności z rozkładem normalnym. Nam w takim razie zależałoby na hipotezie zerowej. I teraz w tym teście Shapiro-Wilka, oczywiście oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn, mamy wygenerowaną statystykę testu, czyli pewne obliczenie, mamy stopnie swobody, a my musimy kierować się istotnością, która tutaj została w tym programie wygenerowana. Istotność ta może być w innych programach nazywana wartością P czy p-value. Jest to bardzo w telegraficznym skrócie prawdopodobieństwo tego, że hipoteza zerowa jednak jest słuszna, czyli jest to pewne prawdopodobieństwo. Im wyższe, tym większe szanse na nieodrzucenie hipotezy zerowej. I teraz, jeżeli założymy poziom istotności alfa, czyli poziom pewnego poziomu błędu, który jesteśmy w stanie w badaniach zaakceptować, przeciętnie jest to oczywiście 5% lub rzadziej 1% czy też 10%, musimy porównać tą uzyskaną istotność oddzielnie dla grupy kobiet, jak i dla grupy mężczyzn i porównać ją do poziomu alfa, który wynosi standardowo 5%. Jeżeli istotność w badaniu oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn, i tutaj oddzielnie, jak mówię, jest powyżej poziomu alfa 5%. Już nieważne, jak duża jest ta różnica, ale na pewno jest to wartość przekraczająca 5%, to możemy powiedzieć, że zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, wiek badanego ma zgodność z rozkładem normalnym, ponieważ nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. I ta istotność jest na tyle wysoka, że przekracza próg alfa, czyli jest powyżej jego poziomu, czyli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeśli założenie o zgodności z rozkładem normalnym nie zostanie spełnione dla jednej z tutaj podgrup, to mamy problem, a może inaczej, trzeba wykorzystać inne narzędzie, które pozwoli nam zweryfikować, czy wiek badanego może być różnicowany, czyli ta cecha ilościowa może być różnicowana według przyjętego kryterium, tutaj zmiennej kategorycznej płeć.
W tym celu najczęściej wykorzystywany jest test Ullmanna-Whitneya i on jest używany wtedy, aby porównać dwie niezależne ze sobą grupy, gdy niespełnione jest założenie o normalności lub też równości wariancji, które wymagane jest właśnie w tym teście T. Pamiętajmy, że jeśli założenie o normalności lub homogeniczności wariancji, czyli jej takiej jednorodności, której oczywiście ja jeszcze teraz nie sprawdzałam, te założenia nie zostaną spełnione, to mamy inne metody statystyczne, takie alternatywne, które mogą właśnie porównać ze sobą wiek oddzielnie w podgrupie kobiet i w podgrupie mężczyzn. Najczęściej będziemy wykorzystywać wtedy tak zwane testy nieparametryczne, ale jednocześnie należy powiedzieć, że w praktyce ten test dla prób niezależnych jest stosunkowo odporny na pewne odstępstwa od tych założeń, no głównie wtedy, kiedy te próbki, które my wydzielimy oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn, są w miarę duże. Jednak najlepiej te założenia co do normalności i tej jednorodności wariancji po prostu najlepiej jest przeprowadzić. Jeśli tak jak tutaj na tym filmie udało nam się potwierdzić zgodność rozkładu wieku badanego, czyli jednej podgrupy i drugiej podgrupy, to można już przejść do właściwego testu na niezależność dwóch, czy tam powiedzmy, przeprowadzić ten test niezależności. Test T dla dwóch prób niezależnych, w końcu to powiedziałam. I teraz, jeżeli wybierzemy w tym momencie tą cechę, dla której chcemy wykonać badanie, i tutaj ta zmienna, która była traktowana jako grupująca, zostanie wprowadzona, tutaj pojawiają się dwa znaki zapytania. To nie jest żaden błąd, my po prostu musimy wybrać, jakie grupy będziemy ze sobą porównywać. Jeżeli wiemy, że płeć ma jeden z wariantów K, drugi wariant to jest M i te właśnie dwie podgrupy musimy ze sobą albo chcemy po prostu porównać, je tutaj wpisujemy jako wartości tej zmiennej, która jest grupująca. Oczywiście zaznaczam, że to porównuje, to jest test dla porównania dwóch średnich, dlatego wyróżniamy dwie podgrupy. Może być ewentualnie w naszej zmiennej więcej jakichś takich możliwych do wyodrębnienia podgrup według jakiejś zmiennej porządkowej, ale tutaj wybieramy tylko i wyłącznie dwie. Jeżeli teraz kliknę dalej i włączymy sobie opcję, mamy możliwość przeprowadzenia tego testu i też określenia przedziału ufności dla różnicy dwóch średnich. Tu możemy zmienić wartość na 90% czy 99%. Ja zachowam standardowe 95%. I jeżeli teraz kliknę OK, przeprowadzony zostanie test T dla dwóch prób niezależnych. Jeżeli klikniemy, generowane zostaną tutaj kolejno raporty. Dowiemy się, jakie są podstawowe statystyki dla obu grup, czyli mamy informację o wieku badanego w grupie kobiet, ile on wynosił przeciętnie, jakie było odchylenie standardowe, o ile ta średnia mogłaby być teoretycznie wyższa lub niższa, ile było osób badanych oddzielnie w grupie kobiet i oddzielnie w grupie mężczyzn. Główny raport testu T dla dwóch prób niezależnych mamy tutaj pod spodem. Zanim przejdziemy do właściwego testu T dla sprawdzenia założenia o równości dwóch średnich cechy ilościowej w jednej podgrupie i w drugiej podgrupie, musimy wykonać tak zwany test Levena dla badania jednorodności wariancji. Test jest oczywiście bardzo syntetyczny, bardzo taki ścisły i w nim nie ma zapisanych, jak brzmią hipotezy zerowa i alternatywna. My musimy o nich gdzieś tam z tyłu głowy pamiętać lub zapisać odpowiednio na kartkę papieru, żeby się z tym nie pomylić. Musimy pamiętać, że w hipotezie zerowej mamy założoną jednorodność wariancji jako spełnienie tego założenia do wykonania tego testu, a w hipotezie alternatywnej mamy zaprzeczenie, czyli brak jednorodności wariancji, czyli jej taka za duża różnorodność jest wyników, czyli ta wariancja jest po prostu zbyt duża. Żeby tutaj wykonać ten test statystyczny, należałoby skorzystać z otrzymanej statystyki testu. Tu korzystamy z rozkładu F i odpowiedniej wartości krytycznej.
programie SPSS najlepiej, najwygodniej byłoby skorzystać z podanej tutaj dodatkowo istotności. Znowu to jest wartość P, do której należałoby porównać poziom istotności alfa. I jeżeli ta wartość P liczona tutaj na podstawie statystyki testu okazałaby się wyższa od poziomu istotności alfa na poziomie załóżmy 5%, to mówimy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. A my pamiętamy, że hipoteza zerowa w tym teście, który tu weryfikujemy, mówiła o tym, że wariancja okazuje się być jednorodna. I to jest oczywiście w naszym przypadku założenie spełnione do wykonania poprawnie tego testu dla prób niezależnych. Wtedy będziemy interpretować w naszym przypadku wyniki tutaj w tym wierszu głównym. Gdyby jednak się okazało, że wartość P tutaj podpisana jako istotność, to by była wartość poniżej 5% jako poziomu istotności alfa, to byśmy mówili, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli założenie o równości wariancji nie byłoby spełnione i takiego jakby jednorodności wariancji takiego założenia nie mamy spełnionego i w przypadku, kiedy nie jest to założenie spełnione, czyli hipoteza alternatywna w tym teście Levena byłaby bardziej poprawna przy poziomie istotności alfa 5%, musielibyśmy interpretować wyniki testu dla prób niezależnych z tego wiersza dolnego. W naszym przypadku należy kierować się wierszem górnym, ponieważ istotność wskazuje na spełnienie równości wariancji i jak w każdym teście, znowu zaczynamy od hipotez. Hipoteza zerowa już w ostatecznie tutaj teście dla prób niezależnych zakłada, że średnia wieku badanych w grupie kobiet to ta sama średnia wieku badanych, ale w grupie mężczyzn. Czyli mamy założoną równość dwóch średnich w tych dwóch podpróbach, lub też inaczej mówiąc, brak istotnych różnic między średnimi w tych dwóch podpróbach. W hipotezie alternatywnej oczywiście mamy zaprzeczenie tej hipotezy zerowej, czyli zakładamy, że wiek badanego w podgrupie kobiet to jest inna średnia badanego w podgrupie mężczyzn. Żeby zweryfikować, czy hipoteza zerowa, a może alternatywna jest bardziej poprawna, należy opierać swoje obliczenia o otrzymaną statystykę testu studenta i porównaniu tej wartości do wartości krytycznej z odpowiednich tablic też rozkładu testu studenta. Tego tu nie robimy, korzystamy z gotowego elementu znowu o nazwie istotność. To jest znowu nasza wartość P. W każdym teście może mieć inną wartość i w tym teście dla prób niezależnych istotność wynosi 0,143 i to jest wartość, którą znowu porównujemy do poziomu alfa odgórnie przyjętego na poziomie 5%, kiedy mówimy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, ponieważ wartość P jest na tyle wysoka, że przekracza poziom alfa 5%. Nieważne jak bardzo, ale że już przekracza. W tej sytuacji możemy stwierdzić, że jak nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, to ją interpretujemy. Czyli wtedy możemy powiedzieć, że wiek badanego w grupie kobiet co do poziomu średniego to ten sam średni poziom, co w grupie czy podgrupie mężczyzn. Test ten przeze mnie został przeprowadzony, ale zostaje nam jeszcze kilka elementów, które na pewno warto wspomnieć. Jeden z elementów, który na pewno tutaj jeszcze jest do zauważenia i do wychwycenia, to jest to, że różnica średnich to jest generalnie zwykła się różnica między średnią w jednej podgrupie a średnią w drugiej podgrupie. Stąd się wziął wynik minus 3,2. Tutaj wyliczona jest wartość błędu standardowego różnicy, czyli inaczej mówiąc, o ile ta sama różnica mogłaby być niższa lub wyższa. Te dwa elementy mogą być bardzo sprawnie wykorzystane do tego, żeby zbudować 95% przedział ufności dla różnicy tych średnich. Inaczej mówiąc, ten zakres od do podaje nam z dużą pewnością 95%, w jakim to zakresie mogłaby się zawierać różnica między tymi dwoma średnimi, w zastosowanym oczywiście podziale, w całej populacji generalnej. Ostatnim elementem, o którym tutaj jeszcze warto wspomnieć, to będzie tak zwany efekt Cohena dla tych prób niezależnych.
Musimy powiedzieć, że jest to miara wielkości efektu, która pozwala określić praktycznie znaczenie takiej różnicy między dwoma niezależnymi grupami. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy zrozumieć, jak duży jest efekt w jednostkach odchylenia standardowego. W tym konkretnym teście ten efekt Cohena jest obliczany jako pewien ułamek, gdzie odejmujemy ze sobą dwie średnie w jednej podgrupie i drugiej podgrupie i dzielimy przez odchylenie standardowe, jakie wychodzi dla obu tych podgrup. Jeżeli u nas wiek badanego jest tylko dzielony przez, jakby wyróżniony tylko dla kobiet i dla mężczyzn, oznacza, że chodzi nam o podzielenie średniej dla kobiet minus średnia dla mężczyzn przez odchylenie standardowe, jakie by wyszło ogólnie dla wieku badanego. Jeżeli by się okazało, że takie obliczenie byłoby na poziomie mniejszym niż 0,2, moglibyśmy powiedzieć, że efekt tutaj tej różnicy możemy uznać za naprawdę niewielki. Jeżeli wynik jest im wyższy, tym efekt możemy uznać za coraz to wyższy. Od 0,5 do 0,8 uznamy taki efekt za średni, a powyżej 0,8 już jako efekt duży. Jeśli ostatecznie okaże się, że tego testu T dla prób niezależnych nie możemy wykonać, ponieważ na przykład niespełnione zostało założenie o zgodności z rozkładem normalnym, tak jak tutaj na szczęście jeszcze gdzieś tam rzutem na taśmę wiek badanego wśród kobiet jest jeszcze na poziomie wskazującym na normalność. Gdyby jednak się okazało, że założenia nie zostały spełnione, można skorzystać z testu nieparametrycznego, na przykład testu Umana-Whitneya.